Miesiąc dusz czyśćcowych, dzień 27. Sposoby do pomagania duszą w czyśćcu. Odpusty. Wasza obfitość niech dołoży ich niedostatku, aby też ich obfitość była dołożeniem waszego niedostatku. Także za pomocą odpustów możemy dopomóc duszom w czyśćcu. Od wielu wieków Kościół użycza odpustów, które można ofiarować za dusze zmarłych. W istocie, jeżeli nasze modlitwy i dobre uczynki mogą pomagać duszom tych, z którymi łączyła nas ta sama wiara i ta sama miłość, dlaczegoż nie mielibyśmy wierzyć, że jeszcze skuteczniejsze jest dla nich ofiarowywanie skarbów łaski Kościoła, z najobfitszych zasług Chrystusa i świętych, zwłaszcza, że dzieje się to za pośrednictwem Kościoła. Ale ta skuteczność nie jest, jak u żyjących, bezpośrednia, za pomocą sądu i rozgrzeszenia, ale pośrednia, za pomocą aktów wstawiennictwa, pośrednictwa, pomocy, ofiary. Kościół bowiem nie ma władzy sądowniczej nad zmarłymi, gdyż oni nie podlegają już jego władzy, ale tylko władzy Bożej. Dlatego Kościół również nie może ich bezpośrednio uwolnić od kar, ale może ofiarować sprawiedliwości Bożej okup za nich ze swojego skarbca, równocześnie prosząc Boga, ażeby raczył przyjąć tę ofiarę. Jeśli Bóg ją przyjmie, to dusze zmarłych przed odzyskaniem odpustu otrzymają całkowite lub częściowe uwolnienie od kary doczesnej, którą bez odpustu musiałby jeszcze wycierpieć. A dlaczegoż Bóg nie miałby tego przyjąć? Czyż artykuł wiary o obcowaniu świętych nie jest pewną tego rękojmią? Czyż zasługi Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych nie są nieskończenie drogie Bożemu sercu? Czyż Kościół, który te zasługi ofiaruje Ojcu Niebieskiemu, nie jest ukochaną oblubienicą Jego Syna? Bóg jednak nigdy nie zobowiązał się przez złożenie ścisłej obietnicy, że ten okup raczy przyjąć. To przyjęcie zależy od zamiarów Jego doskonałości, godnych uwielbienia, a może także od staranności, jaką zmarli okazywali za życia, aby się stać godnymi tej pomocy. Może się również zdarzyć, że osoba pragnąca pozyskać odpust dla dusz zmarłych z nieświadomości lub przez zapomnienie opuści jeden lub kilka przepisanych warunków albo spełni je niedbale. Dlatego nigdy nie mamy pewności, czy ofiarowany za duszę odpust był skuteczny. Jednak tej skuteczności możemy się spodziewać i, jak powiedzieliśmy, mamy powody, by spodziewać się jej na pewno. Aby choć do pewnego stopnia pojąć, jak wielki pożytek przynoszą odpusty duszom w czyśćcu, wyobraź sobie, że kilka razy ściśle pościłeś za nie przez 40 dni, albo że pokutowałeś za nie w duchu pierwszych wieków chrześcijaństwa przez 40, 100 dni, albo nawet przez kilka lat. Otóż ten sam skutek mają odpusty, które ofiarujemy za dusze zmarłych. Przez nie pozyskujemy dla nich odpuszczenie tylu należnych im kar, ile zyskalibyśmy dla siebie przez te właśnie ćwiczenia pokutne. Co więcej, choćby ktoś przez całe życie odprawiał wszelkiego rodzaju surowe pokuty, nie mógłby dopomóc duszom w takim stopniu, w jakim jest to możliwe w najkrótszym czasie stosunkowo mało znaczącymi uczynkami właśnie przez odpusty. Zaiste, słusznie powinniśmy dziękować Bogu i uwielbiać Go za to, że dał Kościołowi, a przez Niego i nam, tyle potężnych środków, abyśmy pomagali duszom zmarłych. Z jakąż gotowością, z jakim zapałem powinniśmy więc czerpać z tego drogocennego skarbu, abyśmy z naszej obfitości zaradzili niedostatkowi biednych dusz czyśćcowych. Jest wiele modlitw, do których przywiązane są odpusty za dusze zmarłych. Pobożni chrześcijanie nawet codziennie sporo z nich odmawiają. Zatem jest dobrze każdego dnia rano podjąć intencję, że ofiarujemy za dusze zmarłych te wszystkie odpusty, które są połączone naszymi zwyczajnymi modlitwami i dobrymi uczynkami. Taka intencja wywiera swój skutek na cały dzień, czyniąc nas uczestnikami tych wszystkich odpustów, o ile nie zostanie odwołana przeciwnym aktem woli. Powyższe zdania odnoszą się szczególnie do tych odpustów, które można zyskać w różnych bractwach i ile jest się ich członkiem. Ponieważ, jak wiadomo,
Papieże obdarzyli drogę krzyżową takimi samymi ogromnymi odpustami, jakie zyskuje się nawiedzając miejsca święte w Jerozolimie i pozwolili je wszystkie ofiarować za dusze zmarłych. Jest jasne, jak wielkie korzyści przynosi to nabożeństwo duszom w czyśćcu. Jednak najskuteczniejszym odpustem dla dusz czyśćcowych jest odpust ołtarza uprzywilejowanego, to jest ołtarza, do którego Ojciec Święty przywiązał odpust zupełny, który może być ofiarowany za tych zmarłych, za których odprawia się msza święta przy tym ołtarzu. Modlitwa. Racz dozwolić, prosimy Cię, Panie, ażeby uczestnictwo w tajemnicach niebieskich zapewniło sługom i służebnicom Twoim wieczny odpoczynek i światło wiekuiste oraz abym i ja za łaską Twoją był z nimi ukoronowany na wieki przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Przykład. W życiu świętej Magdaleny de Pazis czytamy, że umarła jedna z jej sióstr zakonnych, którą święta Magdalena z jak największą miłością pielęgnowała, a zwłoki według zwyczaju wystawiono w kościele. Święta Magdalena chciała jeszcze raz zobaczyć zwłoki swojej ukochanej siostry. Kiedy zbliżyła się do kraty chóru, nagle zobaczyła, jak dusza tej siostry unosi się do nieba. Nie posiadała się z radości i zawołała: bywaj mi zdrowa, siostro kochana, bywaj mi zdrowa, duszo szczęśliwa.
Podobna do przeczystej gołębicy ulatujesz do raju, a nas pozostawiasz na tym nędznym świecie. O jakże wielkie jest Twoje szczęście. Jeszcze Twoje zwłoki są niepogrzebane, a Ty już weszłaś do nieba. W tej chwili objawił się jej boski Zbawiciel i powiedział, że ta dusza była w czyśćcu tylko 15 godzin, a tak prędko została wybawiona dlatego, że tak bardzo starała się o pozyskiwanie odpustów. Od tego czasu podwoił się zapał zakonnic, ażeby przez pozyskiwanie odpustów dopomagać duszom zmarłych.